Cześć, witam Was serdecznie. Paweł Korycki, sprzedaj firmy.com i dzisiaj będę opowiadać o tym, dlaczego branża IT się konsoliduje. Ta cudowna branża, w której właściwie jest dużo pieniędzy, są wysokie marże i wszystko się cały czas rozwija. Konsoliduje się. I to nawet nie, że zaczyna się konsolidować, tylko jest, co my widzimy jako sprzedający, kupujący firmy dla naszych klientów, widzimy coraz większy ruch w branży związanej z IT, software house, sasy, różnego rodzaju rozwiązania, które bazują na właśnie IT. Najpierw troszkę dzisiaj opowiem o tym IT, jak ono wygląda, co się dzieje, będzie to krótki wstęp, a później powiem o przyczynach które my widzimy, dlaczego branża IT się konsoliduje, dlaczego właściciele firm podejmują decyzję o ich sprzedaży, komu sprzedają te firmy i dlaczego się właściwie tak dzieje w branży, która robi naprawdę dobre pieniądze. Więc słuchajcie, czym w ogóle jest IT dla przedsiębiorców? Dla wszystkich dookoła to, to, to mniej więcej wiadomo, jest to coś związanego z komputerami, ale IT dla osób przedsiębiorczych i osób, które pracują gdzieś wokół IT, cała branża kojarzy się z tym, że programiści dużo zarabiają i są generalnie drodzy. Trudno się z tym nie zgodzić, patrząc po, na przykład średniej pensji w Polsce i wynagrodzeniach programistów. Utarło się generalnie, że w IT są wysokie stawki, jest bardzo duża marża i, mamy zagranicznych klientów. Dlaczego są zagraniczni klienci? To, Dlatego, że u nas jeszcze ciągle to programowanie jest tańsze niż gdzieś na zachodzie, dlatego zagraniczne firmy kupują produkcję programistyczną w Polsce i dlatego wydają tutaj pieniądze. O tym, że troszkę branża kręci sama na siebie BAT, też zaraz opowiem. I rynek jest ciągle rozwijający się i rosnący. Jeszcze nikt nie wymyślił maszyny, która będzie się sama programowała nikt nie wymyślił jeszcze algorytmu, który będzie w 100% oddawał to co człowiek by chciał jeszcze. Jeszcze, a dlaczego jeszcze? Bo coraz więcej osób jest zmęczonych zajmowaniem się programistami w kwestii produkcji. Ale słuchajcie, czym jest branża IT? Są to wysokie stawki jest to duża marża zagraniczni klienci którzy kupują w Polsce i zamawiają usługi programistyczne w Polsce i różnego rodzaju IT i ciągle rozwijający się i rosnący rynek jeszcze teraz mieliśmy pandemię pandemię która w sposób bardzo bardzo mocny zakcelerowała różnego rodzaju narzędzia do pracy zdalnej w ogóle kontroli zespołu wideokonferencji. To, że my tu jesteśmy, to jest pokłosie tego, że my zaczęliśmy w pierwszych dniach pandemii nagrywać live'y jako sprzedaj' firmy, live y jako sprzedaj firmę Komi. Zaczęliśmy sobie w ten sposób radzić, więc powstały programy do robienia live'ów, do robienia webinarów, Zoom, streamyardy. To wszystko wybuchło, zaczęło rosnąć już w momencie, kiedy Pojawiła się pandemia, zarządzanie zdalne zespołem, praca zdalna, w ogóle dostarczanie dokumentacji to wszystko było, ale w, w czasie pandemii bardzo, bardzo mocno urosło i to też dało taki akcelerację dla rynku. No rynek się zaczął jeszcze bardziej rozpędzać. Ten rynek, który był i tak już mocno wznoszący, jeszcze się bardziej zaczął rozwijać i malutkie nawet firmy zaczęły tonąć w zamówieniach. I super. Tylko, że ten ciągły rozkwit ma też swoje ciemne strony, bo o ile małe firmy są potrzebne do tego, żeby obsługiwać różnego rodzaju mniejszych klientów, o tyle wzrost w IT, jak w każdej innej firmie, jest obarczony różnego rodzaju, rodzaju ryzykami. I ciągły rozkwit branży, to że tak naprawdę Znając się na programowaniu można było już zakładać firmę. I wiele osób tak zrobiło. Teraz pewnie powiecie, no tak, to tak nie do końca, ale i ja się z wami zgodzę. Bo tych ale jest bardzo dużo, które się zaczęły pojawiać. Szczególnie gdy firmy zakładali świetni programiści eksperci. I o tym będę zaraz mówić. I po tym krótkim wstępie do tego, czym jest IT, że to są wysokie marże, że dużo pieniędzy się tam przewija w miejscu, gdzie jest napisany przychód, gdzie jest brak ludzi, opowiem, dlaczego branża się konsoliduje. Myślę, że dzisiaj nam zejdzie około 30, może do 40 maksymalnie minut. Ja tu nie widzę Waszych pytań, więc będę cały czas mówił. Więc lecimy. Dlaczego branża się konsoliduje i dlaczego ludzie, właściciele firm, na przykład software house'ów, firm wykonujących usługi dla IT, firm, które w ogóle są też w około IT, sprzedają swoje biznesy? I kto chce te biznesy kupować. Pierwszą przyczyną sprzedaży firmy w IT, tego, że ta firma jest sprzedawana któremuś rodzajowi inwestora. Bo zobaczcie, mamy generalnie dwa rodzaje inwestorów, branżowego i finansowego. Ja myśląc, konsolidacja, branżo, konsolidacja branży IT, myślę jednak o obu tych inwestorach. Dlaczego? Bo, bo inwestor branżowy, inny software house, inna firma będzie kupowała z różnych przyczyn swoją konkurencję, mniejsze firemki, a z kolei inwestor finansowy będzie wykonywał taką operację polegającą na kupieniu kilku firm. Z branży, w wypróciu tego, co jest niepotrzebne, zostawieniu najważniejszych elementów i pojedynczych elementów, które będą spajały je wszystkie i późniejszej i dalszej sprzedaży. Więc dzisiaj myśląc o, o konsolidacji branży, ja myślę nie tylko, e, drodzy Państwo, o tym, że software House kupuje Software House, ale również inwestorzy finansowi patrzą na rynek, przyglądają się temu, jakie podmioty są w tej chwili na sprzedaż i kupują je. Później pozostawiając to, co im najbardziej pasuje z poszczególnych danych firm. Co to robi, oczywiście zwiększa efektywność takiego biznesu, podnosi ebidę, a tym samym ilość pieniędzy, za które możemy sprzedać taki biznes. Ale dobra, wracamy do naszego głównego tematu, do tego jeszcze wrócę. Pierwszą przyczyną sprzedaży software houseów, na przykład, i tego, że że one sobie przestają radzić w pewnym momencie, jest ich zbyt szybki wzrost. Ciekawe, nie? To jest taka, wszyscy chcą w biznesie rosnąć, mieć jak najwięcej pieniędzy, żeby było jak najwięcej klientów, ros, 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 rosną nam, yy... Rośnie nam ilość pracowników. Ja się kiedyś też w swojej firmie strasznie cieszyłem, jak tak ciągle byli nowi ludzie, coraz więcej pracowników. Taka mała korporacja rosła, wiecie, cztery piętra w kamienicy, siedemdziesiąt kilka osób. Strasznie mnie to jarało kiedyś, nie? I teraz patrzę na to z przerażeniem, że pozwalałem w taki sposób tak szybko rosnąć w firmie. I, a to było w klasycznym biznesie, proszę Państwa bardzo klasycznym. A teraz y, popatrzmy na branżę IT, w której jest problem z ludźmi i ale firmy są w stanie bardzo szybko rosnąć. Bardzo, 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 bardzo szybko, bo co? Bo mamy przychody, mamy pieniądze, które nam pozwalają kupować różnego rodzaju rzeczy i przede wszystkim do pewnego momentu może nam się wydawać, że mamy bardzo, bardzo dużo marży. I że ta marża to już nam pozwala naprawdę na wszystko, jak to mówią tapicerzy, sky is the limit i w ogóle wszystko będzie super. Nie? I jest to błąd w większości, czy ja znam, nie, w takich mocniej doświadczonych przedsiębiorców, bardziej doświadczonym przedsiębiorcom też się zdarza, ale że w branży IT łatwo było wystartować i ciągle łatwo jest, bo, bo zlecenia będą, bo jest ich sporo, zabierają się za to osoby często bez doświadczenia przedsiębiorczego. Są świetnymi programistami, znają się na tym, nawet potrafią czasem zrozumieć, co klient od nich potrzebuje i świetnie to dostarczyć. Ale nie mają doświadczenia przedsiębiorczego i gdy zaczynają budować firmę, to. Mają problem z zarządzaniem w pewnym momencie. I to jest dość widoczne w tych firmach, które są może jeszcze nie średnimi, albo właściwie już średnimi firmami, bo w Polsce średnia firma jest od 50 pracowników i tam kilkudziesięciu milionów w górę, gdzie w IT w różnej konfiguracji oznacza to kilkanaście milionów obrotu i kilkadziesiąt osób na pokładzie. To to, to to już jest taka powiedzmy przejście z małej na średnią i wtedy to zaczyna być widoczne, bo po pierwsze zarządzają ludzie, którzy nie mają pojęcia o zarządzaniu. Przepraszam, że tak mówię, ktoś kto, kto z IT mnie słucha to teraz pewnie będzie, będzie mógł się obrazić, ale... Bycie ekspertem w programowaniu to nie jest bycie ekspertem w zarządzaniu, co później powoduje różnego rodzaju problemy. A z czego to wynika? Bo wzrost jest organiczny. Prezes właściciel firmy IT, który ją założył, ona rośnie. Zatrudniamy coraz to nowych ludzi. Nasi ludzie, którzy zaczynali z nami, dostają status seniora. I po tym statusie seniora, dla nich następnym etapem rozwoju jest zostanie menedżerem. I Niestety zbyt często robi się menedżerów z ludzi, którzy nie powinni być menedżerami i zarządzać ludźmi. Są świetnymi specjalistami w tym, co robią. Ich rozwój powinien być w kierunku coraz lepszych ekspertów, coraz lepszej wiedzy, a nie zarządzania. A my, my, ale to, to, to w ogóle nie jest domena tylko branży IT. Ale w branży IT zdarza się tak, że mianujemy menedżerami do zarządzania innymi ludźmi, osoby, które są ekstremalnymi ekspertami, tak naprawdę nie chcą tego zarządzania, nie potrafią zarządzać, nie lubią tego, ale my z, z sentymentu bierzemy na to innych programistów. Dlaczego? No bo oni też będą wiedzieli, co my robimy, bo programują i oni wiedzą, znają się na programowaniu, więc będą umieli kontrolować pracę. Teraz się robi taki problem, że na przykład Apple swój największy wzrost yy, zanotował w momencie, kiedy firmę przejął gość, który wcześniej zarządzał Coca-Colą i o mikroprocesorach nie miał zielonego pojęcia, ale dobrze się znał na zarządzaniu. I nam firma zaczyna ulegać implozji, bo zarządzają ludzie, którymi, którzy nie umieją zarządzać, nie powinni zarządzać. My nie zatrudniliśmy zawodowych menedżerów. Też ze strachu, bo przecież jak przyjdzie zawodowy menedżer, który będzie miał zarządzać. Nie do końca może się świetnie znać na branży IT, to oni nie będą go słuchać, no bo są ekspertami, więc są tam pieprzy za przeproszeniem, skoro nie ma pojęcia, co my robimy. Nie? No i niestety na to pozwalamy, a to zarządzanie powoduje różnego rodzaju kłopoty, bo na przykład notoryczne jest motywowanie pracowników, szczególnie juniorów, przez robienie im imprez, na przykład raz w tygodniu. E, imprezowanie z nimi, picie z nimi, szef też chodzi tam z nimi e, się alkoholizować i, i nie tylko. Ci, co znają te historie, to, to, to znają i wiedzą, że tak się dzieje. Jest to bardzo prosta metoda, e, może nie motywacji, ale dawania wartości dodanej, która jara młodych ludzi. Nie? A w IT jest dość sporo młodych ludzi, co powoduje później poważne problemy zarządcze, bo jak mamy słuchać szefa, z którym wczoraj e, piliśmy. Nie? Wczoraj ja opowiadałem o podobnym temacie we wtorek i wczoraj rozmawiałem ze znajomą, która mi mówi Paweł, skąd ty takie historie opowiadasz? Ja pracuję w IT, korporacji i w ogóle tego nie obserwuję. Ne? I to prawda, są takie firmy, w których się tego nie obserwuje, ale jest masa takich firm, w których to się dzieje. I po live napisało do mnie kilka osób stary właśnie tak jest, jesteśmy tym zmęczeni, mamy z tym kłopoty bo niestety robimy sobie, znaczy menedżerowie firm IT robią sobie z pracowników, kolegów i, i imprezami robią, że jest fajnie w firmie i niestety to wybucha. I słuchajcie, i to powoduje później, że firmy się sprzedają, bo nie da się nimi zarządzać. Nie? nie da się nimi zarządzać kadra menedżerska jest źle dobrana, bo jest dobrana z ludzi z środka, którzy bardzo często w ogóle nie mają pojęcia o zarządzaniu więc pojawia nam się problem taki, że firma jest ciężko sterowalna, jeszcze robią się takie obozy nie? najważniejszych ludzi AI jest najważniejsze, marketing jest najważniejszy tam wszyscy i tak nim gardzą programowanie Pythonie jest najważniejsze, no bo to jest obszar tego gościa i oni wszyscy zaczynają jeszcze ze sobą walczyć po tym środku, ja to obserwowałem Ramat, no? eee, w IT jest dużo pieniędzy. I jest to z jednej strony prawda, z drugiej strony, mm, jest to problem, bo jest to bardzo. Jest to bardzo takie. Mm, pozorne. Nie? To jest pozorne. Tych pieniędzy jest bardzo dużo do pewnego etapu rozwoju, kiedy nie musimy wdrożyć wszystkich rzeczy związanych z wzrostem firmy. I eee, kiedy zarządzamy zespołem dwudziestoosobowym, tak naprawdę jak się uprzemy i to są producenci, bo programowanie to jest produkcja w firmie, która się zajmuje pro programowaniem, to jesteśmy w stanie nimi jakoś sami zarządzać. Nie potrzebujemy nawet do tego jakoś wybitnych systemów. Jesteśmy w stanie to zrobić. Jest to trudne. Przyjmuje się w menedżmencie, że tam do siedmiu osób powinien jeden człowiek zarządzać, ale ok. Uznajmy, że do 20 osób jesteśmy w stanie zarządzać taką firmą. Kiedy mamy tych ludzi więcej, potrzebne jest zarządzanie, potrzebne jest wdrożenie systemów zarządzania, sprawdzanie kontroli jakości. Jest też problem z kadrą i ilością ludzi, więc trzeba zatrudniać ludzi, więc trzeba mieć kogoś od zatrudniania ludzi, weryfikacji tych ludzi, być może trzeba szkolić juniorów, którzy u nas później zostaną, co jest mrzonką, bo oni później odchodzą jak zostają seniorami, ale to generuje koszty. Nagle się okazuje, że nasza firma wcale nie ma aż takiej wielkiej marży, kiedy musimy do niej włożyć elementy, o których wcześniej nie myśleliśmy, bo do tej pory programowaliśmy sobie różnego rodzaju rzeczy, była kasa, bo nie było elementów, które są niezbędne i ta marża, która była w kilkudziesięciu procentach, nagle spada do procent kilkunastu w skali firmy. Ta realna marża, ile zostaje pieniędzy na końcu, nie? i robi się kłopot. I wtedy nagle się okazuje, że te fanormy wcale nie były takim dobrym pomysłem. Że Porsche Cayenne to właściwie nie jest potrzebne programiście, bo kosztuje 10 tysięcy miesięcznie. I co teraz dalej z nim zrobić, i tak dalej, i tak dalej. I te błędy zarządzające. Wynikające z tego, że może nam się przez chwilę wydawać, że mamy bardzo dużo kasy sprawiają, że kupujemy niepotrzebne rzeczy. Nie? E, I potem to jest świetna okazja do kupienia takiej firmy, wyplucia tego, co jest niepotrzebne i skonsolidowania jej z inną. Bo ktoś to już to przeżył i patrzy na to bardzo biznesowo. To znaczy, w firmie mamy. Trzy główne obszary w dużym uproszczeniu. Ministerstwo Pozyskiwania Klientów, czyli marketing i sprzedaż, administrację, która to wszystko spaja, i produkcję, którą. W, jakiej, w każdej firmie jakoś wygląda. W firmie księgowej są to księgowe, które księgują rozliczenia, w firmie budowlanej są to panowie z budów, którzy budują domy i tak dalej, W firmie programistycznej mamy dokładnie tak samo trzy obszary: sprzedaż, marketing, administrację spadającą, sprzedaż, marketing z produkcją, a produkcja to programiści. I, I przychodzą potem ludzie, którzy na to w ten sposób patrzą i mówią: Dobra, tu jest fajny marketing i sprzedaż, tą produkcję zostawiamy, wywalamy administrację, robimy tak z czterema firmami. Tu, tu zostaje sprzedaż, tam programiści i składają to w jedno, i wtedy zaczyna to jakoś wyglądać. Ale poprzedni właściciel nie ma szans zazwyczaj, żeby to zrobić. Niewielu jest świadomych w ogóle przedsiębiorców, którzy spojrzą na to, co wyprodukowali, na to swoje dziecko pod tytułem firma i powiedzą: To nie działa, to nie działa, to nie działa. Tych, tych będę zwalniał, z tymi się rozejdę i generalnie koszty, które zrobiłem, są niepotrzebne. Rzadko się to zdarza. W większości wypadków, kiedy oglądamy firmy, to ludzie z sentymentem patrzą i na ludzi, bo patrzą na PESEL, a nie na stanowiska i mówią, no tak, on musi być z nami. Niby podejście zdehumanizowane, ale jednak posiadanie niepotrzebnych kosztów w firmie nigdy dobrze nie działa, a w firmach IT, ze względu na to, że marże wydają się duże, kosztów niepotrzebnych, możemy mieć dużo, które to później koszty są dla nas coraz większym problemem. Problemem jest też, no i to jest duży problem, jest to brak pracowników. Nie? Bo, bo pierwszą przyczyną sprzedaży w IT jest implozja, która się odbywa przez, głównie przez błędy zarządcze, różnego rodzaju, przez brak kadry kierowniczej, złą kadrę kierowniczą i, i błędy w ogóle w postępowaniu z ludźmi wewnętrznym firmy, z finansami. To jest implozja, która sprawia, że nam firma urosła i przerosła właściciela. Klasyka. Nie? W szybko rosnących biznesach implozja biznesu ze względu na jego zbyt szybki rozwój i z... biznesu zbyt szybki rozwój i nienadążający za tym rozwój właściciela firmy jest klasyką szybko rosnących firm. Drugą przyczyną jest brak pracowników. I ten brak pracowników w programistów, ludzi znających w ogóle się na zarządzaniu programistami, PM-ów, ludzi, którzy potrafią robić na przykład dobry copywriting w, w IT, ludzi, którzy potrafią znaleźć odpowiedniego klienta, dobrze do niego mówić z IT, jest wcale niewiele. Jest sporo osób, które twierdzą, że to robią. Ja gdzieś tam się otarłem o, o rekrutację do IT. Są bardzo fajne, wysokie stawki i niekoniecznie ludzie, którzy znają się na tym, co mają robić. A już w ogóle niewiele jest osób z backgroundem biznesowym, bo bardzo wiele osób poszło do IT, bo tam są duże pieniądze i tak sobie rosło w tym IT, a nie ma pojęcia o przedsiębiorczości, co jest już w ogóle hmm, Wykręcone na maksa, jeśli chodzi o programistów, którzy są z różnych przyczyn rozpuszczeni. Jest ich mało, bardzo dużo zarabiają i często zaczynają zarabiać bardzo dużo w młodym wieku. I wiem, to brzmi strasznie, ale niestety tak jest, i jeszcze do tego dochodzą elementy kultury osobistej, podejścia do pań w IT i w ogóle metody komunikacji. Nie? Ludzie dużo zarabiają, wiedzą o tym, że jak ktoś ich zwolni, to oni. W Trzy minuty znajdą pracę. Nie jest nawet taki kawał. W życiu IT to najgorsze jest bezrobocie. Bez Ciężko sobie poradzić z tymi trzema minutami bez pracy, bo zaraz znajdzie ktoś pracę w innym miejscu, więc wystarczy być, a nie trzeba się poprawiać na różnego rodzaju płaszczyznach. Wystarczy umieć programować. No bo teraz produkcja jest najważniejsza, bo jest mało programistów, więc. Więc programiści czują się pewnie. I to jest problem, bo ta rekrutacja po pierwsze jest bardzo droga, po drugie jest bardzo, bardzo niski poziom lojalności względem pracowni pracodawcy. Pracownicy zwalniają się, bo tak, bo coś im nie pasuje. A nawet historię pod tytułem Pytamy się znajomego z Maciejem: Co, czemu się zwolniłeś z tej firmy? Oni przecież nieźle płacą. Fajna, rozwijająca się firma, on mówi. No, nie dali mi podwyżki. I tak, kurde, taki specjalista, nie dali ci podwyżki? Ale co ci powiedzieli, jak się ich spytałeś o tą podwyżkę? On mówi, no, nie poszedłem się spytać. No, mieli mi dać podwyżkę po prostu, bo już powinni się domyślić, że ja muszę zarabiać więcej pieniędzy, nie? I wiecie i to. No więc on zamiast pójść do szefa, powiedzieć, słuchaj, gościu, ty, ja chciałbym mieć podwyżkę, więcej pieniędzy, moje umiejętności poszły do góry, e, co teraz, nie? No to. No, i on się zwolnił. Z tego powodu poszedł gdzieś indziej. Więc wszyscy mają generalnie problem, bo ktoś inny się przez chwilę cieszy, że ma nowego pracownika, ale musi go wdrażać, ale ten pracownik zaraz może odejść, bo znowu nie dostanie podwyżki. Więc firmy się konsolidują, żeby pozyskać pracowników. Zamiast robić rekrutację, która jest długotrwała, kosztowna, zamiast spajać ze sobą zespół, kupuje się całe firmy. Po to, żeby wdrożyć je jako naszą produkcję. I teraz tutaj powiecie o tym, że no dobra, ale właściwie najważniejszą rzeczą, co w Software house, który nie ma swojego SASA, nie ma własnego języka programowania, nie ma własnej aplikacji, którą sprzedaje, nie ma własnych, specyficznych rozwiązań, to są ludzie. Jeśli jeśli firma z IT nie ma czegoś swojego unikalnego, czego sprzedaje, własnego produktu, to tam jedyną wartością są ludzie, bo jeśli jesteśmy najemną produkcją, nie? software house, który programuje w jakimkolwiek języku, w Javie, w Pythonie, w C++, tam w cokolwiek, nie ma to żadnego znaczenia. Jest najemną produkcją, bo ktoś przychodzi i mówi zaprogramujcie mi to. I dzisiaj oni robią to. I muszą szukać następnego nowego klienta, żeby po skończeniu tego robić następny. Więc to jest najemna produkcja. A w najemnej produkcji, co jest najważniejsze? No Produkcja, producenci. No i wiecie, jeśli macie fabrykę Mercedesa, to tam większość rzeczy teraz robią roboty. No? A w, w software house są to programiści. Więc najważniejsi są programiści, dlatego też wszyscy tak się nad nimi cackają. No. No Bo, jak stracimy produkcję, no to nam się Software House sypie, no bo Software House bez produkcji no jest, no nic nie zrobi. I możecie powiedzieć teraz, że no dobra, ale przecież w Software House najważniejsza jest produkcja, tak? czyli programiści. A co jeśli ci programiści nagle odejdą? No to, to ma dwa, dwa elementy. Każdy Software House jest w stanie zabić odejście kluczowych seniorów, programistów. Widziałem taką sytuację, nawet dwa miesiące temu oglądałem taką firmę, która była prężnie się rozwijająca, była tam około setka ludzi. Programistów było z tego pira ze drzwi 70. Ale było tam chyba z sześciu seniorów. To w całej firmie było sześciu seniorów, z czego nagle połowa odeszła. Bo mieli dosyć kultury. I wiem dokładnie, że tam chodziło o kulturę organizacji, właśnie te imprezy i wszystko inne. Poszli do korporacji, gdzie zarabiają tyle samo, ale w sposób ułożony, pracują 8 godzin i nie ma imprez, i w ogóle jest inaczej, mniej fajnie, według niektórych. I ta firma zaczęła się chylić ku upadkowi, bo oni nie znaleźli seniorów na ich miejsce, a nie było. Komu w ogóle zarządzać tą produkcją, bo, bo zostali klepacze kodu, którzy nie potrafili tej wizji klienta przełożyć na jakąś, na jakąś ramę, która powinna się z tego zrobić. Ten Software House zaczął upadać. Więc z jednej, z jednej strony Software House może zniknąć po odejściu głównych pracowników, ale przy sprzedaży jest to też problem. Dlatego tą sprzedaż odpowiednio naprawdę trzeba, to sprzedaż i kupno trzeba odpowiednio przygotować, żeby. Kupić Software House jako rekrutację zespołu. Nie? Więc to, to jest do przygotowania. Jest to, jest to trudne, ale nie jest niemożliwe. Takie operacje wydarzają się na rynku i, i można je przeprowadzić. Zakup Software House jako zakup zespołu, który jest wtedy substytutem rekrutacji. Ja tu mam notatki, żeby pamiętać o czym do Was dzisiaj mówię. Kolej, to, to, jest, to jest przyczyna konsolidacji, że. Robimy z małej firmy coraz większą firmę, i, i wtedy, no, zamiast rekrutować tych ludzi pojedynczo, kupujemy całe zespoły, które bardzo często są już ze sobą nawet zgrane. Drugą rzeczą jest wzrost i pozyskanie kompetencji. I ten wzrost i pozyskanie kompetencji odbywa się z różnych przyczyn. Software house potrafi kupić inny software house nie tylko ze względu na programistów, również na to, jaki mają oni system pozyskiwania klientów. Nie? Bo słuchajcie, z pewną pogardą jest przez osoby z branży, które nie do końca rozumieją biznes, traktowany na przykład marketing nie? i to gadanie do ludzi. Ten marketing, który bardzo często jest zbyt techniczny, nie trafia do klienta i zapominamy o tym, że po drugiej stronie jest klient, który nie ma pojęcia o programowaniu, nie chce mieć pojęcia o programowaniu tylko chce mieć na przykład swoją giełdę kryptowalut, portal do robienia czegoś lub obsługę maszyn w jakiś sposób u niego. Więc dobry marketing dużo kosztuje. Dobrze zbudowany marketing w IT, który generuje lidy, które się potem konwertują na dobrych klientów, którzy to klienci płacą, jest na wagę złota. I Zdarza się, że kupujemy Software House albo inną firmę z IT, nie tylko po to, żeby pozyskać programistów, ale żeby kupić ich marketing, żeby teraz móc wykorzystywać ich pozysk klientów, ale robić to naszą produkcją. I nawet często, słuchajcie, jest to tak, że to. Yy, jest główną przyczyną zakupu Software House'u, że na, ludzie nawet nie zwracają potem uwagi na to, kim są ci programiści w środku i liczą się z tym, że oni odejdą. Pozyskanie kompetencji, to na przykład pozyskanie nowego języka programowania, który jest nam potrzebny ze względu na to, że nasz kluczowy klient powiedział: Słuchajcie, teraz musimy robić w tym, bo to wymaga integracji z kolei z drugą, inną korporacją. Czy wy to umiecie? A my mówimy: No nie umiemy, ale ile potrzebujecie na to czasu. O max pół roku, no to my będziemy w tej chwili jak najszybciej starali się pozyskać te kompetencje. Możecie albo wybudować wtedy swój zespół w środku, albo kupić już funkcjonujący software house, który ma taki zespół i z ich właściciela na przykład zrobić jednego z dyrektorów albo prezesów nowego podmiotu i ten software house... Firma będzie pracowała pod waszą egidą, i, i to, to jest coraz częstsza przyczyna. Kupno na przykład umiejętności programowania w danym języku. Produkcja, oczywiste rzeczy, ale na przykład wydarza się również to, co się wydarza w budowlance. Ciekawa sytuacja, podpisujemy kontrakt który jest dla nas takim pięknym złotym strzałem. Naprawdę miliony, miliony, się mają pieniędzy na, w polu przychód pojawić. Już widzimy ten dochód, już widzimy nasze nowe Porsche 4S, które będziemy mieli z tego, z tego kontraktu, bo będzie nas nareszcie stać. W się okazuje, że ten projekt nas przerasta że jest za duży. W branżach budowlanych to się, to, to się zdarza, kiedy wydarzają się rzeczy nieprzewidziane, trzeba gonić, kupuje się wtedy firmę, całe, całe zespoły ze wszystkim, z maszynami i po prostu się wstawia budować. To tak samo w IT wydarza się to, że się kupuje software house, który ma tu teraz wspomóc produkcję, bo jest to tańsze niż zapłacenie kary dużemu podmiotowi, bo wtedy nas to zmiecie z rynku, zupełnie. Nie? Więc kupuje się też po to, żeby uzyskać moce produkcyjne. To jest kolejna przyczyna konsolidacji. Następną rzeczą jest zaufanie klientów. W obecnym świecie. Czy możemy pracować zdalnie? Możemy robić bardzo wiele rzeczy z domu. Możemy nawet nasza firma, słuchajcie, która robi specjalistyczne usługi sprzedaży firm, ma rozproszony zespół w tym momencie. Tylko że to nie są freelancerzy, ale oni są pod naszym jednym, pod naszą jedną marką i wszyscy są pracownikami. Ale Wyobraźcie sobie, że współpracujecie w firmie z samych freelancerów albo z małych firm, i wasz duży projekt opiera się na dużej rozproszonej liczbie ludzi, gdzie każdy z nich robi coś kluczowego do wykonania projektu. Jak jesteśmy mali i liczymy koszty, i dla nas najważniejszą rzeczą jest cena, zgodzimy się na to i na ryzyko tego, że coś, coś pójdzie nie tak. Im firma jest większa, tym mniej dla niej ważne jest to, jest ta pierwsza cena. Tylko ważniejsza jest dla niej cena końcowa, uwzględniająca opóźnienia produkcji, dostarczoną jakość i to, że w ogóle będzie zrobione. Nie? Ja sam kupiłem w życiu co najmniej dwa projekty IT, które nie zostały dokończone, które wtopiłem i w ich miejsce potem na szybko kupiłem jakiegoś sasa, który i tak robił to, co było potrzebne i niepotrzebnie się władowałem na przykład w produkcję własnego CRM-u. Bez sensu. Ale słuchajcie, im firmy są większe, tym chcą korzystać ze stabilnych biznesów. Więc my, mając software house i chcąc pr pracować z coraz większymi ludźmi, coraz większy, ludźmi z coraz większymi e, firmami, musimy być też coraz więksi i stabilniejsi. Tych seniorów ma być odpowiednia ilość, mamy mieć odpowiedni zapas kapitału, żeby nas przypadkiem coś nie zaskoczyło i żebyśmy nie zniknęli, bo dla dużego gracza. Każda opóźnienie to są straty finansowe. W związku z czym łączy się firmy ze sobą, żeby one w sposób skokowy stawały się większe i mogły iść do większych graczy, i mogły pokazać, że jesteśmy drodzy Państwo tacy, a nie inni. Jesteśmy stabilnym biznesem, składamy się z powiedzmy dwusetki ludzi. Jeśli w zespole na przykład zachoruje nam 5 osób, to jest 2,5% całej kadry, więc to nie ma problemu, poradzimy sobie zastąpimy albo ktoś inny będzie to produkował. Kiedy w 10-osobowym zespole za, zachoruje pięć osób, to nie ma połowy zespołu i generalnie są w ciemnym miejscu wszyscy, głównie klient. Tak? Więc konsolidują się firmy po to, żeby być większe, żeby móc pracować z coraz większymi podmiotami. Firmy się też łączą po to, konsolidują, żeby móc pozyskać większe inwestowanie. Łatwiej jest podjąć decyzję o inwestycji w firmę. Która jest większa. Łatwiej pozyskać pieniądze, kiedy nam zostaje więcej pieniędzy, kiedy wykazujemy więcej zysku. Inwestor woli inwestować w firmy pokazujące zysk. W związku z czym e, łączymy trzy firmy, tak jak powiedziałem na początku, wyjmujemy z każdej to, co jest z niej najważniejsze, pozostałe rzeczy. Niestety, pozbywamy się ich, i nagle się wydarza co? Rośnie nam zysk, rośnie nam EBITDA, spadają nam koszty. Tak naprawdę, na tym samym, tam te elementy, które produkują, bardzo często są te same generują tyle samo pieniędzy, ale z połączenia trzech firm może się okazać, że nam koszty znacznie spadają. Nie? No bo zostaje jeden marketing, powiedzmy, który. Tak naprawdę generuje tyle samo klientów, tam ludzi nie trzeba więcej dodawać. Sprzedawcy są połączeni z dwóch, a nie z trzech firm, a administracja w ogóle zostaje jedna, nie? bo zarządzanie setką albo 150 osobami. No, nie ukrywajmy, jest bardzo podobne, jeśli chodzi o administrację. I nagle spadają nam koszty, więc rośnie nam zysk. Dla inwestora bardzo ważne, kluczowe i ta kondycja firmy jest, jest ważna. Łatwiej się inwestuje w większe firmy, bo one są stabilniejsze. Po co inwestuje inwestor finansowy? Żeby w 3 lata mieć 100% zysku. Taka klasyka na rynku, więc stanowczo szybciej wykręci 100% zysku z firmy, która nie upadnie, niż z takiej, która nie wiadomo, czy przetrwa. Ma, ma fantastyczne wyniki finansowe, ma wzrost 1000% rocznie, tylko nie wiadomo, czy będzie za dwa lata. Się ciągle ludzie uczą. Więc łatwiej pozyskać pieniądze w większej firmie, w związku z czym ją wzmocnić i ustabilizować. To łączenie się. W większe firmy, i dokładnie to, co teraz powiedziałem, robi się również przed sprzedażą firmy. Jeśli właściciel firmy podejmuje decyzję i mówi: Słuchajcie, ja nie chcę już pracować, chciałbym sprzedać firmę, chciałbym dostać za nią jak najwięcej pieniędzy, przychodzi do nas, my mu robimy wycenę, on ma jakąś. Jaką, jak, jakiś poziom EBITD, i do tego, pas, do tego jest jakiś mnożnik związany z jego wielkością, dokładną branżą, w której działa, czy ma swój produkt i sas czy jest tylko producentem dla innych, jak wygląda jego zespół i tak dalej. Po tym bierzemy mnożnik EBITD i wychodzi nam ważno, wartość firmy. Jest to bardziej skomplikowane, oczywiście, ale w uproszczeniu. EBITDA razy mnożnik dla, dla danej branży. I wychodzi mu ileś pieniędzy. Nie? I, I potem się nagle okazuje, że jeśli on znajdzie trzech, dwóch innych myślących tak jak on zespołów yy, 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 i połączy się z nimi, wypruje to, co jest niepotrzebne, to nagle się okaże, że jego stosunek zysku dochodu do przychodu jest stanowczo lepszy. Ma tego przychodu o wiele więcej i nagle się zwiększa mnożnik. I to dramatycznie nie dość, że się okazuje, że tam. Bo on wkłada dalej tyle samo pieniędzy, tak naprawdę. Nie? Tylko za te same pieniądze i za tą samą wartość dostaje znacznie więcej pieniędzy, bo mnożnik się zwiększa wraz z ilością generowanej wolnej gotówki. Nie? Bo czym jest mnożnik razy na przykład 5, 6 w giełdowych firmach, 8, w firmach, które mają własnego SASa, podpisane długoterminowe umowy, 8, 9. Czym to jest? On nam mówi, w ile lat nam się ta wolna gotówka, którą zainwestowaliśmy, zwróci, czyli EBITDA razy mnożnik lat które będą, będą się które będzie się inwestycja zwracała. I im więcej firma generuje wolnej gotówki, tym ma większy potencjał na to, żeby mieć większy mnożnik, bo jest stabilniejsza, bo generuje więcej pieniędzy i mnożnik będzie rosnąć. W związku z czym, kiedy budujemy Software House, firmę z IT, firmę robiącą coś dla IT, ale bardzo z nią mocno związaną, i chcemy ją sprzedać, to Fajnie jest połączyć się z dwiema, trzema innymi firmami, które robią to samo, poświęcić rok na przygotowanie tych firm, żeby one były ułożone pod sprzedaż, i wtedy ją sprzedajemy. I za tą samą wartość, którą mieliśmy rok wcześniej, powiedzmy, dostaniemy teraz na przykład półtora razy więcej pieniędzy. I może Wam się wydawać, ok, no dobra, półtora raza, co to jest? Przy dostaniu 10 albo 15 milionów, czyli 5 milionów więcej. Za rok prac, za rok łączenia różnych rzeczy i przygotowania, 5 baniek w rok, nieźle, 500 miesięcznie, nie, tam trochę mniej, 400 tysięcy miesięcznie. spoko. Więc firmy się konsolidują też po to, żeby podbić mnożnik przed sprzedażą. Kolejną przyczyną, którą ostatnio obserwuję, nie mieliśmy tych klientów, jakoś nie wiadomo ilu, ale dwóch się takich zgłosiło, są firmy z zagranicy, te akurat, te akurat firmy były z USA, które powiedziały, że kupią firmę w Polsce, jeśli ona będzie miała dane określone parametry. X ludzi, którzy pracują za X pieniędzy per godzinę, i robią x godzin w miesiącu, i przyglądają się wtedy tym firmom. I to się nagle okazuje, że są ludzie, którzy chcą sprzedać firmę, nie spełniają tych, tych wymogów, w związku z czym konsolidują się na rynku, łączą się z innymi firmami z branży i zaczynają spełniać te warunki. I wtedy zagraniczny inwestor Kupuje tą firmę. Problem w ogóle z zagranicznymi inwestorami jest taki, że polskie firmy dobijają stawkami do firm zachodnich, w związku z czym przestają konkurować ceną. Mamy całkiem niezłą jakość i to, i to powtarzają osoby, które kupują w Polsce, w Polsce pracę, tylko że przestajemy być konkurencyjni cenowo, i może się zaraz okazać, że ta, ta szybkość. Może nie szybkość, ale dynamika wzrostu polskiego, polskiej branży IT na rynku światowym zacznie spowalniać ze względu na wzrost naszych stawek i coraz większe poczucie własnej wartości polskich programistów, software houseów, właścicieli firm, bo duże firmy kupujące tą, tą produkcję. Nie aplikacje, bo to nie ma znaczenia, gdzie, gdzie sobie je wymyślimy. Wtedy my staniemy się kupującymi pracę, ale firmy kupujące samą pracę, tak naprawdę, zaczną patrzeć gdzieś, a może na wschód, może na, na, na wschód, południe i tam poszukiwać programistów, którzy po prostu będą tańsi. To taki trochę może być, że branża kręci na siebie bat, bo może, może być tak, że niestety podnoszenie stawek i dobijanie tych zachodnich sprawi, że będzie u nas mniej prac. Um... Więc co, konsolidują się firmy też po to, żeby móc się dobrze sprzedać do zagranicznych graczy, którzy stawiają już konkretne warunki e, rzeczowe i finansowe. Że ma być tyle, tyle, tyle tego, my ich nie spełniamy i wtedy, e, wtedy zaczynamy się konsolidować. Słuchajcie, minęło 40 minut. E, dziękuję wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną, że posłuchaliście o tym, dlaczego branża IT się konsoliduje. E, jeśli znajdę kolejne przyczyny tego, dlaczego klienci do nas trafiają do sprzedaży. Sprzedaj firmę.com i chcą się sprzedać w branży IT. To też przygotuję o tym live'a. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Paweł Korycki, sprzedaj firmę.com i dziękuję oczywiście Komparik za zaproszenie. Do zobaczenia.